Witajcie! Dzisiaj słuchajcie, zakładam, pogoda paskudna, widzicie, cały ciągnik mokry, wszystko mokre, na chwilkę przestało padać, tam poszedł deszcz. No to wykorzystam szybko sytuację i spróbuję założyć ten tunel na chłodnicę, co mówiliście. Nie chciałem go zakładać, bo pamiętam, że on mi coś tam się ocierał jakoś tam, nie mogłem sobie z tym za bardzo poradzić. No i zrezygnowałem z niego. No ale mówiliście, że to jest ważna rzecz. No to co ja się będę tutaj, mądrzył. Zaraz go zakładam. No, mam już klucz. Odkręcić trzeba filtr oleju. Powietrza, co ja gadam, oleju. Powietrza. No bo on jest olejowy i dlatego... Dlatego mi się powiedziało, że oleju. Jego trzeba zdjąć w pierwszej kolejności. Teraz tylko, żeby tych z tymi lampami go nie wyciągnąć. Dobra, nie będę go całkiem wyciągał, bo widzę, że to nie jest takie proste. No ale teraz można wziąć klucz 19 i poluzować tutaj tą chłodnicę trochę, bo powiem wam, że nie chcę jej ściągać całkiem, tylko ją po prostu odsunąć i może wtedy, jeżeli to się da zrobić, to wszedłby ten tunel. Zobaczymy. No niestety, słuchajcie, nie mam szczęścia, jeśli chodzi o pogodę, bo w tamtym tygodniu, zaraz po świętach, też było tak samo. Teraz ten tydzień cały, co upłynął, też tak samo, więc czyli tylko kradł praktycznie te chwile, w których może być na polu, czy też przy maszynie. No i to się tak, słuchajcie, wszystko porobiło, że nie ma kiedy, a przyszły tydzień dopiero się od czwartku zapowiada, że będzie. No więc też za wiele nie porobię, a chyba wychodzi na to, że będę już jechał do roboty. Dobra, zobaczmy też, czy to się da odsunąć. Ono ma być tak. Przywaliłem. O. To. No nie wiem, czy to będzie. No to jest 60 ta obudowa. Ale nie chcę współpracować. Dobra, muszę wziąć dwie ręce do tego. No słuchajcie, zdjąłem tą obudowę i ona tutaj dołem cały czas tutaj rwie. Myślałem, że jest pogięta jakoś, ale ona tutaj jest cała, nieruszona. I nie wiem, czemu taki zły profil, czy co, czy jak. Gdzie tu przyczyna leży w tym? Naprawdę nie wiem, bo ona jest ani nie pogięta, ładnie przylega, wszystko jest ok. No tutaj to by było zaraz widać, jakby coś było uderzone. No wiatrak też jest dobry, no to... Nie wiem naprawdę, czemu to tak się
nie pasuje. No i wypadałoby w tej sytuacji wziąć i to obciąć tu. No ale to takie jedyne co na szybko mi do głowy przychodzi, żeby tutaj ten kawałek wyciąć, co przeszkadza. Ale to nie jest najlepszy pomysł, bo to powinno ładnie przylegać tu wszystko. Albo te dziury, słuchajcie, poprzesuwać, tylko musiałbym frez kupić, żeby to po prostu wiertarkę wziąć, na wiertarkę przesunąć, wtedy będę miał większą, znaczy będę mógł opuścić ten tą obudowę i chyba byłoby tak najlepiej. Bo zwykłym wiertem to nie ma sensu, tu trzeba by to wziąć frez i pyk, przewiercić, znaczy przefrezować i wtedy może i będzie. No to nic, no nie wyszło, no widzicie, taka paskudna pogoda, wszystko mokre, cały silnik. Tam szaro, buro wszędzie. Nic. Dobra, i a propos, czytałem jeszcze komentarze, że nie chcecie, żeby tutaj te lampy były. Mówicie, że to wygląda paskudnie, nie będę się wyrażał dosadniej, ale tak napisaliście. No i po zastanowieniu się rzeczywiście nie będzie tutaj tych lamp, będą tutaj na błotniku, gdzie były. Też nie będę tego przesuwał w prawo, w lewo, wyżej, niżej. Jest jak jest i tak będzie, no. Tu jak się coś najwyżej uszkodzi, to trudno, będę wtedy się zastanawiał. Kolejna sprawa, nie wiem czy wam mówiłem, komplet szyb 400 zł, łącznie z drzwiami, z tymi małymi szybkami, tutaj wszystko patrzyłem, nowe szyby. Także ten, idę wobec tego, usiądę jeszcze na internet, poszukam tej łatki do tego dachu. Słuchajcie, co jeszcze, ja po prostu wiem tutaj, że nie odbieram tego wszystkiego, tych waszych komentarzy jak hejtu, bo ja wiem, że po prostu chcielibyście, żeby to było wszystko super zrobione, porządnie zrobione, ale to już napisałem w któryś z komentarzy. Sam chciałbym, powiem wam szczerze, zrobić ten silnik od podstaw, zostawić tylko blok, resztę wywalić i kupić nowe. Ale to są ogromne koszta. I teraz zobaczcie, jeżeli bym tylko przyjął te wasze sugestie w taki sposób, że dobra, tą kabinę wyrzuć, bo to jest złą, prawda? No to kupiłbym jakąś tam, nie wiem, jakąś, niech będzie 3000. Taką tanią, zwykłą, prostą kabinę 3000, to jest punkt pierwszy. No opony łyse, bo tam nigdzie nie wjedziesz i tak dalej, kup coś opony. No to dobra, opony 3200 albo 2500, nie wiem, no to już mamy powiedzmy 5,5. Teraz na przykład, nie wiem co tam jeszcze sugerowaliście i tak dalej i nagle się okazuje, że ja muszę tutaj wyłożyć lekką ręką już natychmiast 10 tysięcy, a przecież ile rzeczy jest do zrobienia. To nie jest tylko ten ciągnik, że ja sobie go zrobię, postawię, będę jeździł. Nie mam 1000 hektarów czy 500, żeby mieć po prostu z tego jakieś pieniądze, tylko robię to w taki sposób, żeby to funkcjonowało. I chodzi o to, żeby sobie radzić w danej chwili na szybko, a w momencie, kiedy zarobi się pieniądze na coś innego, to wtedy będzie można, znaczy na coś, będą takie luźniejsze pieniądze, to będzie wtedy można wrócić do tego i tu zrobić coś lepszego. Powiedzmy, nie wiem, kolejne dwie głowice kupić, czy na przykład kabinę, nie wiem, za 3 czy 5 tysięcy. To są różne rzeczy, ale ogólnie rzecz biorąc chodzi o to. Ja wiem, jak ten ciągnik wygląda. Dla mnie ten wygląd nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie ważne, że jest skrzynia biegów nowa, że są nowe hamulce, że jest nowy podnośnik, że jest nowy przód, że są, wszystko tu jest nowe praktycznie, został tylko tam parę drobiazgów w silniku, parę drobiazgów, pompa nowa, słuchajcie, no dwie głowice, panewki, pierścienie i tak dalej, wszystko tu po prostu jest spakowane na maksa i tyle co się dało w ramach możliwości finansowych po prostu zrobić, to zrobiłem. Także to nie jest tak, powiedzmy, wiecie doskonale, sami jesteście rolnikami, macie, wiecie jaki to jest obraz tego. Na tą chwilę dla mnie to jest super i istotne jest dla mnie to, żeby to dla mnie było super. Ja nie robię nic na pokaz dla kogoś, że ktoś to musi widzieć, na przykład, a boś taką gównianą maskę dał. Słuchajcie, jest maska, no. Jest taka jaka, jest na razie taka i taka musi zostać. No jeżeli trafi się lepsza z błotnikami i tak dalej, to gwarantuję wam, że kupię tą maskę i sobie ją zmienię. Ale na razie jest to co jest i z tego będę korzystał. Wycięty kawałek ten, no jasne, że wycięty. Dospawam jakiś profil, założę szybę i będzie chodzić. No, pamiętajcie, ja po prostu jestem z innego pokolenia. U mnie nie ma czegoś takiego, że ja robię na pokaz, bo sąsiad musi widzieć, że to jest super. Nie. To takie rzeczy mnie nie interesują. Dla mnie ma być sprawne. Ja mam z tego korzystać.
na pokaz, to ja jestem ostatnim człowiekiem, który by cokolwiek na pokaz robił. Pamiętajcie, dlatego po prostu mnie interesują takie rzeczy, żeby to funkcjonowało i żeby to było, żeby to było dobre. Resztę w miarę możliwości oczywiście mogę robić. Dalej, przecież trzeba kupić owiec, muszę tam wysiać. No to tak delikatnie 2 tony muszę kupić tego owsa. Albo na przykład, nie wiem, facelię, bo jest trochę późno, już nie ma jak robić, bo nie ma. W żółtej nie ma kabiny, więc też trzeba tam po prostu zainwestować i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie, jak też się robią koszta. Delikatnie licząc do żółtej, to jest 2000 za kabinę, bo trzeba po nią pojechać, wrócić, założyć i tak dalej. To jest 2000, to jest lekko. No i to zobaczcie zaraz, tu, tam, siam i skąd tą kasę wziąć? Ona z nieba nie spada. Także miejcie wzgląd na to, że robię w taki sposób, na jaki mnie stać, jakie mam możliwości, a nie żeby wszystko na odwal się, bo on robi na odwal się i tak dalej, że nie wiem, tam na coś pieniędzy nie chcę wyłożyć. Absolutnie takich sytuacji nie ma. Po prostu robię tyle, na ile mnie stać. I nic ponadto. Także to tyle z takiej dzisiejszej akcji, trochę takiego monologu. Ale żeby ta sytuacja była jasna, bardzo chciałem to po prostu wyjaśnić. To tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!